W dzisiejszym odcinku odwiedzimy Pragę. Moim gościem będzie Bartek, założyciel kanału Bartek w Czechach. Dwa razy nawet zdarzyło mi się portfel zgubić, dwa razy ten portfel uważaj sobie znalazłem, odzyskałem dwa razy ten portfel ze wszystkim, bez pieniędzy, ale to te pieniądze to każdy wiadomo by sobie przygarnął pewnie. Normalne jest też randkowanie na piwie, nie wiem, w parku, w puszce, to jest wszystko, wiesz, okej, okay, bo gościłem gdzieś w jakimś tam przypadkowej sytuacji Czechów, to oni ściągają buty przed wejściem do mieszkania, ściągają te buty przed wycieraczką, przed drzwiami i je zostawiają. I pierwsze co, bierzecie te piwa, stukacie się tym piwami, patrzycie sobie w oczy i mówicie na zdrowie. No i wszystko smażone, wszystko masz po prostu, tak, smażony sir z frytkami, tak. Bardzo lubią Czesi, raczej nie lubią się przyznać, że coś spieprzyli, lubią przerzucić odpowiedzialność na coś. Miałem problem z głośnymi sąsiadami, którzy są nade mną i zrobiłem spotkanie z właścicielką tego mieszkania, bo ona wynajmowała to innym obcokrajowcom. I ona powiedziała, no, że ci ludzie, oni nie są za głośno, tylko ściany są cienkie, tak? Kultura kierowców jest dużo większa niż kultura Polaków. Wcześniej zostawiają sobie karteczki, liściki anonimowe, tak, nie znasz kogoś, ale chcesz bardzo coś komuś powiedzieć i zostawiają liścik. W pracy jest luz, generalnie jest większy luz, nie ma takiego ciśnienia, dużo osób to też zauważa. Jest, jak jest chytry człowiek, to jest inteligentny człowiek. Świeży? Czersty. Po polsku jagoda, to po to czesku? To była borówka. Dokładnie. Tak, borówka. No, to jest mętlik straszny po prostu z tymi warzywami. Maj? To jest kwiecień. A smród? Pachnie. Mhm. Że pachnie, to można powiedzieć, to trzeba uważać, pachnie, że to śmierdzi, tak. Cześć Bartek, wiem, że mieszkasz w Pradze już od jakiegoś czasu. Powiedz mi w ogóle, co ciebie skłoniło, że wybrałeś akurat Czechy, a nie na przykład jakieś inne europejskie państwo? Co ciebie zafascynowało? Cześć Michał, dzięki za zaproszenie do swojego wywiadu na swoim kanale. Wiesz co, zanim się przeprowadziłem, 6 razy byłem tutaj na wycieczce w Pradze właśnie. I zakochałem się w tym mieście. Bardzo dużo mi się tej rzeczy spodobało. Takie flow, bezpieczeństwo. Od innych osób, które pracowały w Czechach, też miałem jakieś taką pozytywne informacje i w pewnym momencie, no już życie w kraju strasznie, w Polsce strasznie mi się nie podobało. Zacząłem się zastanawiać, no to gdzie bym był szczęśliwy, może w jakimś innym mieście. No miałem dosyć dużo miast i krajów w Europie do wyboru. Ale zdecydowałem, że to będą Czechy, że to będzie Praga. Język też mi się bardzo podobał. Język jest taki śmieszny, więc wiadomo, że też się go tutaj od początku, od samego przyjazdu uczę. Okej, okay, a jak powiedziałeś o języku, to może sobie tutaj kilka słów jakichś przytoczymy, no bo ten język jest dla Polaków dosyć śmieszny. Sklep to jest polska piwnica. Jak idziesz do sklepu, to idziesz do piwnicy. Okej. Dalej na przykład jest, jak jest chytry człowiek, to jest inteligentny człowiek. Natomiast chytry po czesku to jest mazany. Mm-hmm. Dalej na przykład jest taki najgorszy, nie wiem czy to mogę powiedzieć, jest najgorsze, jest taki też mem, nawet najgorsze zdanie, które możesz powiedzieć źle, to mówi, że szukam dzieci w sklepie. Można sobie to odnaleźć, no, że akurat znam. No jest to dosyć wulgarne, bo powiedziałem to, jeżeli miałbym to z czeskiego na polski, no to, że no, robię brzydką czynność z dziećmi po prostu w piwnicy, tak? Więc jest to mem taki, no rozwalający głowę, tak? Dużo, powiem ci a propos języka, tutaj dużo bardzo krajowców poznaję i oni mówią, no to wychodzi tak w rozmowie, że jestem Polakiem, ale uczę się czeskiego, mówię po czesku dosyć płynnie, teraz uczę się pisać po czesku, bo też jest to dosyć trudne. No i ci obcokrajowcy mówią, no ale ty jesteś Polakiem, mieszkasz obok, tak, no to po prostu dla ciebie jest to łatwiejsze. No uważam, że wcale nie jest to łatwiejsze, ponieważ jest bardzo dużo popularnych słów takich, które używasz codziennie, ale znaczenie mają inne, więc po prostu muszę się zatrzymać w pewnym momencie, kiedy mówię na pół sekundy czy tam na sekundę i pomyśleć, które znaczenie będę właśnie używał w stanie. Może jak jeszcze właśnie przy języku jesteśmy, to ja też mam kilka słów wynotowanych. Okay. Ja może powiem po polsku, a ty powiesz po czesku. Zakładam, że będziesz znał te słowa. Próbuję, czy będę znał. Okej. Okay. Świeży. Czersty. Truskawka. To jest, oczywiście to jest na odwrót, to było ta, nie poziomka, tylko borówka, tak? Jagoda, tak, ja... no, to jest za dużo. Za dużo słów. A z kolei jagoda? Po polsku jagoda? To czesku? Była borówka?
Dokładnie. Tak, borówka. No, to jest mętlik straszny po prostu z tymi warzywami. Maj? To jest kwiecień. Okay. Mądry to mówiłeś, chytry, tak? Chytry, inteligentny. Mhm. Tak. A smród? Pachnie. Mhm. Że pachnie, to można powiedzieć. To trzeba uważać, pachnie, że to śmierdzi, tak. No, czyli jest trochę tych śmiesznych rzeczy. Tak, no jeszcze takich ciekawostek językowych, co na początku, no jak się patrzy na te słowa, to jest już tutaj dosyć duża różnica, że Czesi nie mają litery W, zamiast W mają V literę i no tak na odwrót jak w polskim, tak w Polsce nie używamy pał litery w słowach, tylko W, tak, czyli to jest po czesku dwoite V, to je W. Okay. Jest jedyne słowo czeskie jako ciekawostka, no to się można zastanowić, no 50 na 50, że jest jedno słowo czeskie z literą W, czyli z dwoite V, jest to workoholik, czyli pracoholik. Dobra. Powiedz mi, co ciebie urzekło w Pradze, no bo ty jesteś z Sosnowca, tak? Jak dobrze pamiętam. Nie. Jestem Dobrowy Górniczej, 4 ostatnie lata w Sosnowcu spędziłem, więc nie. A, okej. Okay. Dużo. Dobra. Dobra, duży kontrast. Bo akurat na twoim kanale zobaczyłem, że tak się zaczyna. Po prostu vlog, że wyjeżdżasz z Sosnowca i zaczynasz swoją przygodę w Czechach. Tak, się zaczynała historia, dokładnie. I co ciebie urzekło i jaki pomysł na kanał w ogóle, skąd ten pomysł, żeby zrobić swój kanał? Wiesz, to wizualnie bardzo jest dużo niesamowitych budynków z urzekającą architekturą. Już tak, może aż tak bardzo się w architekturę się nie zaplątam, tak, jaki styl i tak dalej, z którego roku. Ale wizualnie to miasto robi na mnie niesamowite wrażenie. Jest to chyba 18 mostów w Pradze, więc jak jeżdżę co dzień do pracy, co najmniej przez dwa mosty jakieś, przekraczam jakieś dwa mosty. Strasznie mi się te widoki właśnie z tą rzeką, z tymi mostami, z tymi budynkami. Strasznie mi się to po prostu podoba. Bardzo mi to dużo daje radości, tak, kiedy spędzam czas na spacerach. Jest też bardzo dużo wzgórz. Jest takie miasto wzgórz, gdzie z każdego wzgórza możesz podziwiać inną panoramę miasta, tak, z innego kąta. No, na twoim kanale też bardzo dużo jest właśnie wizualnie, można zobaczyć, jak wygląda Praga, jak wyglądają Czechy, także to też link będzie w opisie. Można, tak. Zachęcam do odwiedzenia, no bo tam bardzo dużo masz takich materiałów, na których dużo pokazujesz. Tak, jeżeli chodzi o kanał, to na początku chciałem właśnie pokazać to wizualnie, dlaczego zakochałem się w Pradze. Ludzie bardziej oczekiwali, myślę, więcej gadania, więcej jakichś może interakcji z ludźmi, ale dużo, dużą uwagę kładę na obraz, tak? Na to piękno, które jest wokoło i tak, jeżeli mówimy o mieście, tak samo. Jacy są Czesi w takim razie, jak masz okazję już troszkę mieszkać, tak w porównaniu do Polaków? Czesi, wiesz co, powiem ci tak, na początku jakąś przedsiębiorczą, jakąś wiedzę pochłonąłem, dostałem jakąś też jakieś swoje uwagi od innych ludzi, tak nie za bardzo mi się chciało wierzyć we wszystko. Czesi są dość hermetyczni, dość zamknięci w sobie, tak? Nie, to tak jest też ciężko, nie do końca to, jak przyjdzie do Czech, nie wiem, zwiedzać, to niekoniecznie to możesz odczuć, tak? To jest dopiero, kiedy zaczynasz z nimi pracować, kiedy jakimiś tam małe interakcje wchodzisz. Tak, to oni nie za bardzo, powiedzmy, się po pracy spotykają, jak już to bardziej się, ja się bardziej z tymi obcokrajowcami spotykam po pracy, tak, czy jakieś mam spotkania, tak, to też głównie to są obcokrajowcy lub ewentualnie Polacy, także Czechów znajomych takich, że powiem ci, że nie wiem, że teraz bym zadzwonił i bym chciał się, nie wiem, tam za tydzień na piwo umówić, to może bym miał dwóch Czechów znajomych, tak, a reszta to po prostu inne narodowości, tak. Ale z czego to wynika, że oni są tacy zamknięci? Myślę, wiesz, to czytałem to kiedyś chyba w literaturze Szczygła, że to było jeszcze z tych czasów komunizmu, było dużo takich sytuacji, afer, że każdy każdego nagrywał i ludzie się bali do siebie odzywać, tak? Że oni tak naprawdę w weekend, oni mają, to jest też taki zwyczaj czeski, mają takie swoje chaty, czyli takie domki gdzieś za miastem i często na te weekendy, na każde święta wyjeżdżają na te chaty i tam dopiero są otwarci, mówią wszystko, bo też to w czasach komunizmu oni się mogli czuć bezpiecznie na tych swoich chatach, gdzie oni wiedzieli, są wśród swoich, że nie ma żadnego podsłuchu, nikt ich nie nagrywa. Ja myślę, że to jest z tym związane. Z historią po prostu, tak. Czyli jak dobrze rozumiem, no muszą ciebie bardzo poznać, żeby otworzyć się przed tobą, tak? Tak. Miałem na przykład takiego kolegę w pracy, on był dzisiaj tam, ja mam 38 lat, on był tam 2-3 lata starszy, on już miał dwie córki,
No i tam, nie wiem, dopiero tam po iluś tam miesiącach znajomości bardzo dużo rozmawialiśmy, bo on też był jakimś tam tematem Polski zainteresowany, to gdzieś tam pojechaliśmy razem z jego rodziną na wycieczkę w góry, było bardzo fajnie, tak, na cały dzień na ten, no i też nawet mi moja nauczycielka czeskiego wtedy powiedziała, że to jakby niezły sukces, tak, jakby jeśli chodzi o takie stosunki polsko-czeskie, tak, że mnie zabrał na tą wycieczkę ze sobą. A czy są jakieś stereotypy, z którymi się spotkałeś jeszcze przed wyjazdem? Nie wiem, czy one się potem potwierdziły, czy może było wręcz odwrotnie? Wiesz, to dużo osób mi mówiło, że właśnie, bo jeszcze mamy Słowaków obok, tak, że bardziej Słowacy są właśnie otwarci, sympatyczni, tacy bardziej podobni do Polaków niż Czesi i to się potwierdziło właśnie, kiedy mogę, możemy tutaj do tego porównania Słowaków jeszcze dodać. Dużo tych Słowaków poznawałem i są faktycznie bardziej są bliżej do, bardziej są otwarci, bardziej są tacy skłonni do rozmowy i też bardziej podobni do Polaków, niż gdybyśmy mieli jakieś podobieństwa tak pokazywać. Ten słowacki sam jest bardziej, język jest podobny już do polskiego niż czeski. Także słowackiego się nie uczyłem. Do czeski jest też i do słowackiego podobny, bo mamy tu taki trójkąt. Ale nie uczyłem się słowackiego, ale prawie wszystko rozumiem, tak? Że te słowa są bardziej podobniejsze, jeżeli możemy jeszcze tutaj wystopniować. A co z kolei w takim razie Czesi myślą o Polakach? Wiesz co, tutaj teraz już nie ma takich jakby, nazwijmy to, bieżących afer, ale w przyszłości było dużo znanych afer z jakimś importem jedzenia do Czech. I w pierwszym rzędzie, co się nasuwa, to że nie są przekonani za bardzo do jakości polskiego jedzenia, co jest paradoksalnie na odwrót. Tak, to może jeżeli tam zaczniemy, jeżeli wejdziemy na temat życia w Czechach, to powiem więcej. Ale tak powiem ci, że jak gdzieś w przygranicznych sklepach bywałem, to tam Czechów jest mnóstwo w jakichś dyskontach polskich. Tak, to wynika z tego, że tam chyba jest po prostu drożej też, tak? Jest różnica, tak. Jedzenie jest, nie wiem, teraz w ogóle wszystko strasznie podrażało, ale no tak 20-30%, nie chodzi o żywność, to 20-30% jest drożej. Jest jedna rzecz, która jest tańsza niż w Polsce, nie wiem, możesz zgadnąć. No pewnie piwo. Tak, piwo w barach jest tańsze niż piwo w barach w Polsce. I nawet ostatnio z ciekawości użyłem sztucznej inteligencji, jest taki bot, gdzie możemy tam zadać różne pytania i on ci odpowiada i tak byłem ciekawy. No ja tam miałem pewną wiedzę i mówię, a wpiszę mu, czy wie, tak? Co jest najtańsze w Czechach? No i oczywiście tak, piwo jest jedno z najtańszych piw w Europie, to jest właśnie w Czechach. Jest też bardzo wysokiej jakości, dodajmy za to. Także to piwo takie lane z kranu jest po prostu, no jest to ogromna różnica i gdybyś masz kupić w puszce, a takie świeże, to jest smakowo, jest to w ogóle bez porównania. Więc jest to piwo tańsze. Dalej sztuczna inteligencja podpowiedziała mi, że pamiątki są stosunkowo tańsze porównując do innych krajów, tych stolic Europy, że te pamiątki są turystyczne, są tańsze i też jakieś takie tutaj, nie wiem, z kryształów, że podobno są znane dużo tych sklepów w Pradze z kryształami i też, że podobno, jeżeli mamy tutaj porównanie do innych tych państw, że jest taniej. Okay. A tak to jest drożej. Okay. Ale powiedziałeś trochę właśnie o życiu w Pradze, że chciałbyś tutaj kilka rzeczy powiedzieć, jak mógłbyś przytoczyć może jakieś przykłady, jak to na co dzień wygląda, co jest takie charakterystyczne. Mhm. Jest, wiesz, to dużo, mimo że to są kraje obok siebie, jest tutaj dużo małych detali, dużo takich różnic małych. Mam właśnie taką, nie zasekuruję się kartką, więc będę może leciał tak po kolei w miarę, że wymieniłem tak najwięcej takich, co mnie, że tak, no... Dużo różnic małych, tak? Na przykład jeżeli chodzi o bloki, to wszędzie praktycznie masz tutaj, bardzo oni tutaj przykładają uwagę do bezpieczeństwa, bo często jest tutaj wejście do bloków jest jakby dwustopniowe, że masz takie po prostu zamykane na domofony prawie wszędzie, tak? Nie ma tak tutaj, że wolno się tutaj wejdzie i zacznie, nie wiem, coś tam chodzić, jakiś obcy po klatce, ci Czesi na tych piętrach, w tych blokach gdzieś tam dostawiają jakieś swoje rzeczy. Numeracja jest inna bloków, tak? Inaczej u nas, czyli jak adresujesz do kogoś list czy jakąś paczkę, to nie podajesz numeru mieszkania, tylko podajesz numer bloku i listonosz ma znaleźć, macie znaleźć po domofonie. Musi być domofon w tym bloku z twoim nazwiskiem. Czy nie ma takiego, że możesz tutaj, nie wiem, na jakiegoś słupa mieć adres. Musi być twoje imię i nazwisko na domofonie czy na skrzynce, żeby cię znalazł listonosz, ponieważ ty adresujesz tylko na budynek. Adresujesz na budynek przesyłkę jakąś, tak? Więc to jest różnica. Dalej, to jest wkurzające dosyć, mają wszędzie klamki takie,
nie łamane jak u nas, że możesz tak otwierać, tylko takie okrągłe, że bardzo łatwo zatrzasnąć drzwi od środka. Jak wyjdziesz, nie zabierzesz sobą klucz, zatrzaśnie drzwi. Wszędzie są takie drzwi tutaj na zewnątrz. To jest taka rzecz, że w Polsce jest na odwrót, także praktycznie w Polsce nie ciężko zatrzasnąć te drzwi, bo zawsze możesz użyć tej klamki. Więc tutaj jest popularna usługa awaryjnych otwierania drzwi, bo dużej osób, często się to zdarza tak, że sobie ktoś zatrzaśnie te drzwi, tak? No i później otwarcie takich drzwi to będzie 1000 albo 1500 koron, to jest 200 albo 300 zł za wezwanie takiego po prostu specjalisty. Dalej nie wiem, czy to jest związane z tym, że tutaj się w czasie COVID-a przeprowadziłem i tak to wpłynęło, ale mam, jak się tutaj z Polakami widzę, to widzę taką różnicę, że Czesi sobie nie podają ręki na przywitanie, na cześć, gdzie zawsze w Polsce w pracy pracowałem, to wszędzie ludzie przychodzili, to sobie tą dłoń sobie podawali. Tutaj jakiegoś nie zarejestrowałem. Bardziej jak Polak przyjdzie do mnie jakiś, to jest cześć, to podanie ręki jest charakterystyczne. Czesi to tak przynajmniej, wiesz, z mojego doświadczenia. Jest taką rzeczą, która mnie wkurza strasznie w życiu w Czechach, jest takie bardzo popularne przerzucanie odpowiedzialności. To w pracy, co zauważyłem, w tych dwóch firmach czeskich pracowałem i każdej było to samo. Bardzo lubią Czesi, raczej nie lubią się przyznać, że coś spieprzyli, lubią przerzucić odpowiedzialność na coś martwego najlepiej. I tu mam takie dwa przykłady z życia. Miałem problem z głośnymi sąsiadami, którzy są nade mną. Nie będę tutaj, to jest bardzo, była długa historia, w skrócie to opowiem. I zrobiłem spotkanie z właścicielką tego mieszkania, bo ona wynajmowała to innym obcokrajowcom. Robiliśmy takie spotkanie, ona powiedziała, no, że ci ludzie, oni nie są za głośno, tylko ściany są cienkie, tak? Wiadomo, że tam było, nie będę tłumaczył, co się tam działo w tym mieszkaniu, jakie były po prostu odgłosy do pierwszej rano, gdzie mnie budzili po prostu, bo to dla mnie to było, wiesz, no horror, tak? Nie mogłem się nigdy, bo to było codziennie, były takie sytuacje, nie było rzadko. Ale oczywiście ściany są cienkie, więc tutaj nie ma żadnego problemu, tak? To nie jest nikogo wina, to jest wina ścian. Z tym drugą taką sytuację miałem, że jak pracowałem i odbierałem takie przesyłki, takie dostawy i czasami coś brakowało, była procedura na to, że muszę wysłać maila do wszystkich do biura, następnie pierwszej osoby, która przyjdzie, miałem to powiedzieć. I tak też zrobiłem. I oczywiście tam, to nie wiem, powiedzmy tam 5 osób dostało tego maila, pierwsza osoba, która przyszła, dostała tą informację, że o tym braku, ale nikt na to nie zareagował i próbowano na mnie, była jakaś tam mała afera z tego powodu, i próbowano na mnie zwalić winę, że jeszcze miałem, że ja powinienem wydrukować to z tego, że wysłałem do wszystkich maila i to komuś powiedziałem, powinienem jeszcze wydrukować to na kartce i położyć gdzieś tam na biurku nagle, tak żeby zwalić winę, że moja wina, że ja powinienem, nie było nigdy takich ustaleń, że ja mam coś drukować, wystarczyło maila, ponieważ ten mail idzie do wszystkich osób, wiesz, w biurze, tak? Więc to przerzucanie odpowiedzialności. Dużo w małych takich rozmowach widzę, że ktoś próbuje zwalić odpowiedzialność na kogoś innego, tak, za coś. Jeżeli chodzi o takie różnice, takie rzeczy, które na początku od razu mi się odbiły w oczy, kiedy tu się przeprowadziłem, kultura kierowców jest dużo większa niż kultura Polaków. Od razu zobaczysz, że nie ma takiego ciśnienia, nie ma takiego, jak tu jeździłem, teraz akurat już nie mam auta, ale chyba tam 2 lata miałem samochód, miałem tylko jedną jakąś tam sytuację, że ktoś tam zaczął trąbić, że ktoś zaczął, w moim kierunku był agresywny na jezdni, to było tylko raz jako kierowca i to można było odczuć. I to też samo mówią Czesi o Polakach, że ci Czesi, którzy jeżdżą do Polski autem, że widzą od razu, że kierowcy w Polsce są szaleni, że jeżdżą jak wariaci, bardzo szybko, bardzo niebezpiecznie i są bardzo agresywni. Więc to z tych różnic, to jest rzecz, która ci od razu rzuci w oczy. Natomiast z drugiej strony, jak mamy już ponarzekać, jest tutaj bardzo niska jakość dróg, jest bardzo dużo dziur i te jakości są, drogi są dużo gorszej jakości niż drogi w Polsce, tak, jeżeli miałbym to już powiedzieć ogólnie. Ale myślę, że mimo wszystko no, w Polsce kierowcy naprawdę nie są najgorsi. Jak tam nawet w ostatnim materiale nawet rozmawiałem z Rafałem, czy sam podróżując, to w niektóre kraje to naprawdę można się za głowę złapać, co tam się dzieje. Jasne, rozumiem to, ale wiesz, tutaj to jest różnica, tak? To jak Polska przekroczy granicę, to masz z tych wariatów, a tutaj naprawdę jeździło się fajnie, tak? Że... No, fajnie, że zwracają uwagę i że jednak patrzą też na innych i to respektują. Kolejną taką różnicą, taką ciekawostką jest to, że Czesi zostawiają sobie karteczki, liściki anonimowe, tak, nie znasz kogoś, ale chcesz bardzo coś komuś powiedzieć i zostawiają liścik, tak, i na przykład taki, nie wiem, przykład był taki stary auto, takie auto Mini Morris chyba, tak,
takie starsze auto i widziałem, że ma karteczkę za wycieraczką. Sobie już zacząłem kumać, że te karteczki, te liściki są dosyć fajne, więc sobie tam zrobiłem zdjęcie. No i tam gościu pisze tam po czesku do drugiego, mówi, wiesz co, tam coś takiego było, że na tym liściku. Ja też niedawno kupiłem sobie taki samochód, chciałbym jakiś kontakt do ciebie, czy odezwałby się do mnie, bo mam kilka pytań w sprawie tego samochodu na przykład, tak, że liścik. Albo następny, u mnie gdzieś tam przed blokiem stało takie auto wielkie dostawcze na chodniku, gdzie wiadomo jest to zabronione. No, ludziom zaczęło to przeszkadzać i ktoś zrobił taką dużą kartkę i napisał mu za wycieraczkę też, że to nie jest parking dla aut dostawczych, ale chodnik dla ludzi. To gdzie fajnie taka, to jest nawet ta filozofia, fajnie też, że ten chodnik jest dla ludzi, a nie jest chodnik, nie jest po prostu parkingiem dla aut dostawczych. I na przykład dalej a propos tych liścików, u mnie na piętrze ktoś zostawił stół i żeby się, to było dużo miejsca, to nie, że komuś to przeszkadzało, ale żeby się ludzie nie przejmowali, co z tym stołem będzie, to ktoś zostawił karteczkę tam chyba, zostawiłem to do niedzieli, zabiorę to, coś takiego ze sobą. Albo dalej z liścików, jeżeli jest tu remont w bloku, to ktoś zrobi informację, no tutaj w tym mieszkaniu będzie przebiegał remont w takich godzinach, ale gdyby ci przeszkadzało, to zadzwoń do mnie, gdyby będzie za głośno, to zadzwoń do mnie, no to jakoś tam rozwiążemy sprawę, że ci Czesi ostrzegają się tymi liściekami o remontach nawet, tak, że myślą o tobie, żebyś po prostu, no... Nie, no i te liściki, wiesz, te pisane, to jest bardzo fajne takie, w Polsce raczej myślę, że spotkałem się z tym, ale nie aż tak często jak to, jakieś takie mówię właśnie, wiecie, jakieś liściki przy pisuarach, żebyś tam, nie wiem, czegoś nie zrobił, takie przekazywanie od anonima do anonima, ale uważam, że to jest bardzo miłe. No to jest trochę tych różnic, nawet bardzo dużo bym powiedział, a się wydaje, że jednak to są takie podobne kraje, tak, nie? Tak, jest. A jednak jest tego całkiem sporo. Dokładnie, że dużo tych małych detali, które robią robotę. Z pozytywnych rzeczy, natomiast, co bardzo lubię, to jest ogromna różnica. Nie ma to takiej nie ma tutaj takiej toksyczności w polityce, takiego jadu. Co mi strasznie w Polsce przeszkadzało, ludzie, rodziny nienawidziły się, bo ten głosuje na tą partię, ten głosuje na tą, później wielogodzinne jakieś dyskusje zbędne na ten temat, co która partia robi, jak traktuje ludzi. Tu nie ma takiego jadu i bardzo mi się to podoba. Tak, nie ma tutaj dużo generowania przez ludzi jakichś takich negatywnej energii, bardziej jest właśnie gadanie o głupotach, o piwie, wiesz, o takich przyjemnych, fajnych rzeczach. Czyli mają takie luźniejsze podejście do życia. Luźniejsze podejście, tak, dlatego myślę, że też lepiej tutaj się z Polakom pracuje, też pracy jest luz, generalnie jest większy luz, nie ma takiego ciśnienia, dużo osób to też zauważa. Jedyna jest taka różnica, że mają 8,5-godzinny dzień pracy, tak, czyli mam 8 godzin, mam mi komputer liczy zalogowanie, mam być 8 godzin zalogowany i pół godzin, plus jeszcze pół godzin zalogowany na przerwę jedzeniową, czyli tak. Taka jest, wiesz, różnica. Podejście policji do ludzi to jest takie bardziej, miałem tutaj trzy sytuacje z policją, jedną wymuszoną, bo wiedziałem, mam też taki odcinek u mnie na kanale, gdzie nagrywam kontrolę policji podczas COVID-u, było wtedy jakieś takie obostrzenie, że nie wolno było przekraczać miasta, linii miasta, jeżeli miałeś tam jakiegoś usprawiedliwienia. Jeszcze miałem polskie tablice, więc się prosiłem o kontrolę, więc miałem z pracy... Miałem pozwolenie, poruszanie się, bo musiałem tam do pracy przejeżdżać, więc byłem przygotowany, nagrałem to też, jak mnie policja zatrzymuje, bo wszystko sympatycznie, bez żadnych, nie wiem. No w Polsce akurat miałem raczej negatywne, jak miałem jakieś akcje z policją, to raczej miałem negatywne. Tutaj mogę przytoczyć, co w szoku byłem w ogóle. Tutaj natomiast... Są takie kluby, nazwijmy to, trochę zamknięte, tak, że nie wpuszczają każdego, czy na przykład musi być jakiś ukryty dzwonek. W tych klubach też często można palić papierosy, no i też palić inne rzeczy. I byłem o północy w takim właśnie moim ulubionym klubie, coś sobie tam trzymałem w ręce, paliłem, wiadomo, idę, patrzę gościa i widzę policjanta. I mówię, wiesz, ja byłem ile razy, nie widziałem. Plus, że tam jeszcze było taką kartę wykupić, żeby się do tego klubu dostać. Myślałem, że przebiera, o północy, myślałem, że jakieś przebieranie, może się ktoś przebrał, wiecie, tam jakiś to mógł być wieczór kawalerski albo coś. No idę dalej, wiesz, tam sobie mam coś, trzymam w ręku. A tu gość mnie woła, że jest, mówi mi, że jest z policji i czy ja wiem, że tu nie można palić.
A ja takiego Janusza daję. No nie wiedziałem i gaszę przy nim tam do papierni, czy gaszę przy nim, tak? Mówi, to proszę dokumenty. No ja wyciągam portfel z tymi dokumentami, mówi, dobra, proszę tu nie palić więcej. Okej, okay? Mówię, okej. Okay. No i pożegnał mnie i tak się rozstali. Po prostu mógł mi dać jakiś mandat, albo w Polsce na pewno by się to tak dobrze nie skończyło. Na pewno bym w Polsce wylądował na komisariacie. No tak, gdzieś tam też sam widziałem takie sytuacje i to nie kończyło się na upomnieniu, tylko po prostu słownym. Tak, tak. Tak, więc po prostu też, jeżeli jesteś, zachowujesz poziom, nie robisz żadnego awantur, zachowujesz się normalnie na poziomie, to też się z tobą będą tutaj ludzie obchodzili na poziomie i to bardzo, bardzo mi się tutaj to podoba. Tak, bezpieczeństwo jest to, co w ogóle numer jeden, tak, że tutaj jest, bardzo tutaj się czuję bezpiecznie. To mi się to najbardziej podoba. Wielokrotnie byłem tu w różnym stanie, o różnych godzinach, w całym mieście. Dwa razy nawet zdarzyło mi się portfel zgubić, dwa razy ten portfel uważaj sobie znalazłem, odzyskałem dwa razy ten portfel ze wszystkim, bez pieniędzy, ale to te pieniądze to każdy wiadomo by sobie przygarnął pewnie, ale wszystko, dokumenty, karty i tak dalej, dwa razy ten portfel po prostu odzyskałem, więc no co mogę dodać jeszcze. Jeżeli chodzi o kulturę na przykład, to mi się też podoba bardzo fajnie, kultura picia piwa. Bardzo dużo Czechów gdzieś tam po południu i z rodzinami idą do tych knajp, to piwo jest, to w knajpach jest tanie i jest taka kultura, że zawsze można z kimś iść na to piwo. Normalne jest też randkowanie na piwie, nie wiem, w parku, w puszce, to jest wszystko, wiesz, okej, okay, bo w Polsce raczej może, gdybym ja zaprosił, tak myślę, na piwo z puszki do parku, to by to nie do końca każdy by na to patrzył pozytywnie. Tutaj jest to normalne, jest to normalnie to taka kultura picia piwa, tak to nazwijmy. I też taka jedna z rzeczy, która mi się tutaj rzuciła i chodzi o różnicę. I to też kiedyś zapytałem Amerykankę, co ją zszokowało, która tu mieszkała tam kilka miesięcy, mówiła publiczne oddawanie moczu, tak? Że nagle sobie zgada, że nagle to idzie obok drzewa, wysieka się przy drzewie czy gdzieś w parku. No wiadomo, że nie jest środku na chodniku, tak? Ale nikt na to się jakoś nie stuka w głowie, nie patrzą, jest takie kultura sikania w miejscach publicznych, jest też rzeczą normalną. No brakuje też tych, wiadomo, jak pijesz to piwo, tak nie w barze, powiedzmy, że 50% piwa ludzie nie piją w barze, tylko na zewnątrz, no, to też ci później trzeba gdzieś to piwo oddać. Nie ma tak dużo ubikacji, więc jest na to taka akceptacja. Na stanie jest takich rzeczy, która bardzo mi się podoba, jest takie pies friendly, nazwijmy dog friendly, dużo z takich miejsc przyjaznych dla psów. Też wysłałem ci takie kilka zdjęć, gdzie te psy dużo się pojawiają, więc pies ma zawsze wejście do baru, właśnie nawet ten mój ulubiony bar, ten klub, to co się nazywa Dog Bar, to gdzie była ta akcja z tą policją, więc psy w większości miejsc mają na spokojnie wejście do baru, mogą, wiesz, nawet nie ma problemu, żeby ten pies gdzieś tam nad tym siedział, na tym krześle czy na jakiejś ławie obok ciebie. To jest bardzo fajne, tak, że te psy są, dużo tych psów jest tutaj wszędzie wokoło, tak, w tych takich publicznej przestrzeni. Wracając jeszcze właśnie do picia piwa, czyli rozumiem, że w miejscach publicznych normalnie można spożywać alkohol, tak? Tak, niedawno zrobili ograniczenia, czy no, mówię na przestrzeni lat, tak, zrobili ograniczenie w Pradze, że nie możesz pić publicznie piwa w Pradze jeden, to jest ta strefa. Te strefy w Pradze są na numerki, czyli czym jest niższy numer, tym jesteś bardziej w centrum, czyli Paga 1 to jest 1, 2 to powiedzmy to jest centrum, no 1 to jest stare miasto. Tam zrobili zakaz picia piwa, także nazwijmy to w puszce w ręce, także sobie raczej nie jedziesz. No wiesz, to też nie ma jakichś afer z tego powodu, raczej może policja wtedy zwrócić uwagę na to piwo, tak? Myślę, że raczej jakbyś nie robił bałaganu, to byś nie dostał mandatu. Mnie nigdy, ja często bardzo tu chodzę z piwem w ręce, zresztą to też możesz cię na moich odcinkach zobaczyć, jak ktoś mi kanał będzie oglądał i ani razu mi policja nie zwróciła uwagi, tak? Ale no też się jakoś może bardziej kulturalnie chodzę, kulturalnie się zachowuję, tak? Więc może w tej Pradze jeden, może policja zwróci uwagę, ale tak w całym mieście to jest normalne. Nawet sobie uwielbiam okolice rzeki, i często robię przy rzece grilla, mam takiego grilla przenośnego, też tam na jednym zdjęciu zobaczysz. Robię sobie grilla przy rzece, tam sobie piwko rozstawiam i też policja nierokrotnie przychodziła, nikt mi nie zwrócił uwagi nigdy, tak? Bo jest kulturka, więc czemu nie? A jakbyś przechodził na przykład na czerwonym świetle, dostaniesz mandat czy nie? Bo będąc w Ameryce Łacińskiej, tam jest to normalne, stoi policjant przy pasach, każdy przechodzi na czerwonym.
Wiesz co, nie, tutaj właśnie ludzie przechodzą na czerwonym często, jest to normalne, patrzysz, a lekarze też patrzy, żeby nie przeszkadzać, nikt nie wbiega, nie wbiega pod auta, nie wymusza tego pierwszeństwa. Każdy czeka, patrzy na te auta, żeby je przepuścić, więc tak, jest tutaj często, widzisz czerwone, przychodzisz na luzie, żeby tylko było bezpiecznie. Wiesz co, no przy policjantach nie przebiegałem, ale nikt, to jest też normalne, więc to jest raczej coś jak z tym piciem piwa, tak, że... Ale dobra, było tak, że faktycznie przebiegłem na czerwonym i auto gdzieś to policyjne stało. Może nie, że policjant, ale mnie tam z tego auta mnie nigdy nie ściągnęli. To wiem, że były takie sytuacje. Oni mają, wiesz, ważniejsze rzeczy do robienia niż wiesz, niż tam na czerwonym świetle ludzi łapać, tak. Tak na przykład z drugiej strony policja fajnie gadzia. Tak jak powinno być. Na przykład, bo obserwuję dużo takich portali z informacjami. Jest bardzo szybka reakcja na coś właśnie, jak się złego dzieje, powiedzmy był jakiś zboczenie, który coś tam w mecze robił, od razu z kamerek, ze wszystkich kamerek, jego twarz, bez jakichś zbędnych, jakichś dziwnych, nie wiem, restrykcji, tak by od razu jego zdjęcie, twarz, widział ktoś tego człowieka, niech się zgłosi, tak, bo robił tak jakieś tam rzeczy, powiedzmy w mecze jakieś tam, a w porównaniu do Polski, gdzie tam była jakaś sprawa morderstwa, gdzie dopiero po 10 latach uznali, że można tam kogoś... pokazać twarz, to był tam związany z czymś tam, tak? Więc tutaj to działa szybko, tak? I ten monitoring jest wszędzie, a jak się coś dzieje, to musisz wiedzieć, że twoja twarz będzie szybko ukazana i cię znajdą po prostu, tak? Przeprowadzając się do Czech, no na pewno też musiałeś pozałatwić jakieś sprawy urzędowe i mieć właśnie do czynienia z biurokracją. Powiedz mi, jak ci to poszło? Tak, dużo na początku przed samą przeprowadzką dużo zdobywałem informacji, co, jak mam gdzie załatwić i wiesz co, po prostu bardzo dużo zauważyłem. Naprawdę, że jedną rzecz można było, dużo różnych miałem odpowiedzi, jakby sprzecznych, tak? Byłem też jestem na forach, gdzie obcokrajowcy tutaj też coś musieli załatwić. Obcokrajowcy często narzekali, że jakoś po angielsku im nie szło załatwić spraw urzędowych. Moje doświadczenia są takie, wszystko musiałem, bo ten czeski zacząłem się uczyć dopiero tak profesjonalnie, dopiero kiedy tutaj zacząłem żyć, tak? Więc nie znałem tego czeskiego, a musiałem te sprawy załatwić, więc starałem się po angielsku i o dziwo, wszystkie sprawy tu urzędowe załatwiłem po angielsku, zaczynając od policji jest taka jakby policja obywatelska, gdzie musisz takie zgłosić swój pobyt, załatwić taki pobyt tymczasowy. Później byłem w ubezpieczalni, ubezpieczenie dla siebie wykupić, takim jakby NFZ-cie, takim odpowiednik NFZ-u, tam także pani mówiła po angielsku. Musiałem na przykład pozwolenie na parking załatwić, taki pan był, nie miał 70 lat, załatwił mnie po angielsku, nie było problemu. We wszystkich tych urzędach wszystko załatwiłem po angielsku. Myślę, że w Polsce bym nie załatwił wszystkiego po angielsku. Ale to tak, jest kwestia, że gaduję. Uczą się po prostu tego angielskiego od dawna, czy nie wiem, czy jest jakiś obowiązek, że trzeba umieć angielski, żeby pracować w urzędzie? Wiesz, to nie badałem tej sprawy akurat, może po prostu mają kursy. My wiemy w tych samych, może tak, tutaj w pracy, jak tu gdzieś pracujesz, tu jest popularnych, dużo jest popularnych kursów, gdzie pracodawca ci daje opłacać ci kurs języka obcego, więc może oni po prostu skorzystali też z tych kursów i też jest dużo obcokrajowców, więc jest łatwiej dla obu stron. A jak to u ciebie było też z nauką języka czeskiego, jakbyś trochę opowiedział? Więc zacząłem na początku na własną rękę, chwilę przed wyjazdem zacząłem to robić. Korzystam z każdej możliwej darmowej pomocy, bo masz bardzo dużo darmowych pomocy, wiesz, dostępnych w internecie, kanały YouTube, tych kanałów jest też naprawdę dużo, fajną podstawę stanowi. Zacząłem słuchać czeskie radio, to mi się też bardzo spodobało, natomiast na przykład nie wchodziło mi zupełnie oglądanie czeskich filmów, bo jednak muszę, nie mogę być nudzony, muszę wiedzieć, co się dzieje i to dla mnie nie, na przykład filmy, to mi akurat nie podchodziło, tak? Już po samej przeprowadzce tutaj poznałem właśnie nauczycielkę czeskiego, gdzie bardzo, bo przez pierwsze w ogóle zacząłem to od zera, tak, więc nie znałem języka, nie miałem pracy ustawionej, żyłem z oszczędności, więc pierwsze 3 miesiące szukałem pracy i te 3 miesiące też bardzo poświęciłem czas na bardzo intensywną naukę czeskiego. Ta moja nauczycielka czeskiego właśnie pisała taką książkę, o której chciałem wspomnieć, Pół prawdy i mity o Polakach i Czechach, gdzie bardzo dużo, ja mi tutaj pokażę, gdzie bardzo dużo tych historii i różnic między Polakami i Czechami możemy znaleźć i bardzo fajny sposób jest opisana. Bardzo dużo z tej książki dowiedziałem właśnie o tych różnicach, o takim życiu w Czechach, które nie dotkniesz tego, jak nie zaczniesz mieszkać. Jako turysta
możesz nie mieć po prostu możliwości, tak? A jakie są te różnice? Może jakbyś jakiś przykład z książki podał? Gościłem gdzieś w jakimś tam przypadkowej sytuacji Czechów, to oni ściągają buty przed wejściem do mieszkania, ściągają te buty przed wycieraczką, przed drzwiami i je zostawiają, tak? Więc mimo, że nalegałem, zabierzcie, ja tutaj, tak, na klatce schodowej, więc ja mimo, że ja nalegałem, weźcie, to ja tu sprzątam, odkurzam, tak, że no, mam tu wycieraczkę, myślę, że te buty były zostawione no przed wejściem, tak, no jest taka, to zauważyłem. W książce jest też dużo opisanych o tych aferach żywnościowych, tak, możemy się dowiedzieć, między innymi o tym nastawieniu. Była też kiedyś taka reklama znana, no Polacy się oburzali z tego powodu, chyba reklama jakichś używanych, o co tam chodziło w tej reklamie, telefonu, sieci komórkowej, że był Polak, że spotyka tam Czech, Polak spotyka Czecha, bo tu możemy o tym nastawieniu też troszeczkę wrócić do tego nastawienia, Czech chce kupić telefon i jest Polak, który ma taki płaszcz, na danej reklamie jest tak pokazany, że odsuwa ten płaszcz, tu ma jakieś różne choinki, pełno tych telefonów zawieszonych, no i ten Czech zdecyduje się kupić ten telefon w tej reklamie od tego Polaka, okazuje się, że to był jakiś zepsuty telefon, jakiś to był przekręt w ogóle, no i to jest taka treść, że ten Polak to ci tam spróbował jakoś, wiesz, oszukać po prostu, tak? A jakieś czeskie zwyczaje może? Tak, jest... To jest też, bardzo mi się podoba, najfajniejszy czeski zwyczaj jest tak, kiedy pijesz piwo z Czechem, przyniósł ci kelner, jesteś w gospodzie, przyniósł wam kelner piwa i pierwsze co, bierzecie te piwa, stukacie się tym piwami, patrzycie sobie w oczy i mówicie na zdrowie, tak? I to jak pijecie, zawsze to stukanie w oczy, stukanie tymi kuflami i patrzycie sobie w oczy, każdy, jak jest 8 osób, to każdy ma z ciebie z sobą stuknąć i spojrzeć sobie w oczy. To mi się bardzo podoba, to jest takie, wiesz, pokazujące taką... jakby to powiedzieć, taką energię, uczucia, takie, wiesz, fajne, takie pozytywne nastawienie. Odkąd też zamieszkałeś w Czechach, no to pewnie miałeś okazję pozwiedzać trochę i Pragę, i Czechy. Nie wiem, jakieś rzeczy takie, które cię przyciągnęły, może w samej Pradze na razie? W samej Pradze mam, moje ulubione miejsca są wzgórza, jest to właśnie kilka takich wzgórz, gdzie no każdej porze roku jest, wiesz, niesamowity widok, tutaj na przykład jest wzgórze Pecin. Jedno z takich miejsc jest taka wieża, nie telewizyjna, bo wieża telewizyjna to jest też inna atrakcja turystyczna. Może się tak bardziej mówiąc ogólnie, bardziej teraz skupiam się na poznawaniu Pragi. Raczej nie podróżuję tutaj na jakieś inne miasta, spędzam głównie czas w tej Pradze, bo rzadziej poza Pragą. Raczej ten czas spędzam tutaj gdzieś poza. Mam pełną listę jeszcze miejsc, których nie widziałem, do których uwielbiam wracać. Więc tutaj na przykład będzie to moim ulubionym miejscem, jest właśnie to wzgórze Pecin, gdzie masz taką wieżę, gdzie jeszcze możesz sobie na nią wejść. Taki znany youtuber BNT na nią też kiedyś tam wchodził. Na moim kanale też gdzieś się przewija, wiesz, to wzgórze Pecin dosyć często. Tam jest taka znana kolejka, lanówka, którą możesz wjechać, tak? Więc też dosyć taka ciekawa atrakcja turystyczna. Chociaż musisz tam stać w sezonie pół godziny, kolejce na tą kolejkę, żeby się nią przejechać minutę i 15 sekund, cała ta podróż tą kolejką tyle trwa, więc trochę takie to jest bez sensu, że musisz pół godziny stać w tej kolejce, no możesz też równie wejść na nogach na tą wzgórze, tak, ale no to jedna z takich atrakcji. Następnie masz takie wzgórze Witkow, to znowu po przeciwnej stronie jak to wzgórze Pecin, jest tam jakieś muzeum, jest tam taka ogromna metalowa rzeźba konia, jest to chyba tam jakaś, nie wiem, trzecia największa rzeźba z metalu w ogóle na świecie, czy w Europie, jakiś taki to ma jeden z tych rekordów. Moim ulubionym miejscem na zachody słońca są to winogrody, właśnie też takie zdjęcie ci podrzucę tutaj ładnie, gdzie widzisz naprawdę najfajniejsze miejsce moim zdaniem na zachód słońca, tak, latem. Tam pełno osób z ręcznikami, pijącymi piwko, tak, czy jakieś robiąc jakiś piknik. Jeszcze mogę ci opowiedzieć o taki najbardziej, znaczy opowiedzieć, wymienić najbardziej popularne miejsca turystyczne w Pradze. Oczywiście zachęcam do korzystania, bo jest dużo osób prowadzi jakieś blogi, jakieś takie kąciki internetowe, gdzie możesz znaleźć, najlepiej wyszukać w internecie, tak, największe atrakcje w Pradze i każdy znajdzie coś dla siebie. Najbardziej znaną atrakcją jest Moska Rola.
Następnie masz tam rynek główny z takim pięknym zegarem astronomicznym, gdzie po prostu zawsze jest dużo turystów. Masz tutaj praski zamek, gdzie było to dawną siedzibą królów. Masz zamek wyszehradzki znowu. Jest duża liczba takich ciekawych muzeów, nie takich typowych, tylko takich ciekawych z dziwnymi rzeczami. Które też jeszcze czeka mnie te muzea czekają, żebym je odwiedził, zostawiam sobie to na później, na przykład masz Muzeum Sex Machine, tak? Muzeum Sex Machine, tak się nazywa, więc widziałem zdjęcia, że masz tam różne po prostu pokazane jakieś przyrządy, które służyły do jakichś dziwnych rzeczy. Następnie masz Muzeum nie wiem, Iluzji czy Luster, to właśnie na tym wzgórzu Petrzyn, cały ten budynek wygląda jak jakiś dziwny zameczek z bajki, a w środku masz taką komnatę luster, o, to się tak nazywa profesjonalnie. Następnie w lato dosyć popularnym jest park z pawiami, gdzie wchodzisz sobie, też jestem na jednym z odcinków, ten park pokazuje, wchodzisz sobie i na luzie chodzą sobie tam pawie dosyć. To ciekawy klimacik moim zdaniem. Następnie taką popularną atrakcją to jest obok mostu Karola masz ścianę Johna Lennona, gdzie jest to no, ogromna ściana, z różnymi takimi malunkami z graffiti. Możesz też, to jest fajna ciekawostka, że możesz też tam sam podejść, wziąć pisak i coś namalować od siebie. To jest, ona jest cały czas ta ściana zamalowywana, czyli jeden ktoś zamaluje jakiś, nie wiem, graffiti, jakąś informację, jakiś przekaz, to ktoś tam przyjdzie za jakiś czas i to zamaluje, tak? Więc to jest na bieżąco takie dosyć ciekawe, kulturowe zjawisko, że też możesz przyjść i tam sobie jakiś przekaz od siebie namalować, tak? Dosyć popularnym Następną popularną ciekawostką są rzeźby Dawida Czernego, jest taki znany jeszcze żyjący artysta, gdzie te rzeźby po prostu są niesamowicie odjechane, po prostu widać, że miał jakąś wizję niesamowicie. Wszystko to jest słowami, na przykład jedną z, jest tutaj dobrze, jest tu taka tu chyba 20-metrowa wieża telewizyjna i na tej wieży są rzeźby tego Dawida Czarnego, czyli takie ogromne bobasy, ogromne takie dzieci metalowe, które chodzą, jakby wchodzą na tą wieżę i te dzieci metalowe ogromnych rozmiarów także pojawiają się w innych rejonach Pragi, w różnych takich losowych. Cała mapka jest taka też trasa turystyczna rzeźbami Dawida Czarnego, gdzie te dzieci ogromne, nie wiem, 6-metrowe bobasy, tak, dzieci bobasy, nazwijmy to statuetki bobasów są gdzieś tam porozrzucane w tej Pradze, dosyć to dziwnie wygląda, jak nagle nie wiesz o tym, patrzysz to po Pradze pierwszy raz, nagle obracasz się, a tam widzisz taką, nie wiem, 6-metrową rzeźbę bobasa, zaczyna nazywać się wiele pytań, skąd się to wzięło, ale właśnie jest dużo tych rzeźb tego Dawida Czarnego, takich dziwnych, naprawdę dziwnych. Następną taką atrakcją z tych rzeźb jest taki do połowy wkopany czołg. Też mam takie fajne zdjęcie, gdzie później, kiedy już była sprawa, wiadomo, ta sprawa, która się teraz toczy, najbardziej znana, to przemalowano ten czołg na flagę Ukrainy. Tak? Gdzieś to zdjęcie tutaj podam ci. Jeszcze mógłbym wspomnieć o takich właśnie spacerując, tak, zauważyłem i nie tylko ja, że a propos Czeszek. Czeszki nie chodzą w szpilkach. Bardzo mało dziewczyn używa tutaj szpilek. W Polsce uważam, jest to dosyć popularne, w tym się łamią sobie wręcz te nogi. Tutaj rzadko, prawie nie idzie spotkać. Natomiast nie noszą też dziewczyny jednej rzeczy. Każdy mój znajomy, który tutaj wpada na chwilę, zauważa to od razu. Dużo Czeszek nie nosi staników. Także po prostu w lato naprawdę ciężko się skupić na policji. Raz sam wpadłbym pod tramwaj, bo po prostu. No tak, no tak to wygląda. Dobra, dzięki za polecenie wielu rzeczy w Pradze, a czy poza Pragą też coś możesz polecić? Jakieś atrakcje, czy na razie masz tą listę długą, którą chcesz zrealizować i pozwiedzać? Jest to są rzeczy, które jeszcze szykuję się do odwiedzenia poza Pragą. Na pewno czeski Krumlov byłby z takich właśnie bajecznych, malowniczych miejscowości, to tam kiedyś się na pewno wybiorę. Można akurat ostatni odcinek z takim bardziej, może nazwijmy to live tourism, czyli coś, co nie dla każdego będzie, nie będzie dla każdego ciekawą atrakcją. Czyli odwiedziłem taką mniejszą miejscowość pod Pragą, gdzie możemy nazwać, jakbyśmy odnieśli Warszawa i Praga, to byłoby Warszawa, no, taki Radom, nie wiem, ciężko mi na takie mniejsza miejscowość z kompleksami, może coś takiego ciężko i tak nazwać tę metaforę, to odwiedziłem Kladno, gdzie jest bardzo dużo takiej brutalistycznej
architektury i z dwoma koleżankami czeszkami, które uczą się polskiego natomiast i z nimi cały czas po polsku, bo taki odcinek z nimi robiłem, one po polsku mówiły, gdzie robiliśmy po prostu spacer po tym mieście, odwiedzaliśmy bary, takie tanie, najtańsze bary, gdzie fajnie możesz spotkać tych, jakby to powiedzieć, lokalsów, tak? Możesz potem lokalsów i też ta kultura lokalsów jest ciekawa. Lubię właśnie, takim właśnie czeskim odpowiednikiem meliny, także nazwijmy taki w Polsce szemrany bar, takiej gorszej jakości. Melina to jest tutaj Pajzel, tak to się nazywa po czesku. Lubię takie miejsce właśnie odwiedzać, że widzę, wchodzę, już obsługa patrzy na mnie złością, że będzie mi musiała obsłużyć. Jest to taki właśnie w Pradze taki Pajzel, gdzie wchodzę, kelnerka mi pokazuje palcem, że ona już jest zła na mnie, że ja przyszedłem kupić to piwo. Ona mi palcem, że mam tu, pokazuje, że mam tu usiąść, bo tam nie wiem, ktoś inny będzie się, nie ma tam rezerwacji, ale ja sobie miejsce nie mogę wybrać, ale lubię to, powiem ci, lubię tego typu kulturę, nazywam to light tourism, że możesz to sobie skosztować, wiesz, życie za palcami. A tak jeszcze na koniec, już pytając, jedzenie, powiedz mi, bo czeski ser to chyba każdy kojarzy gdzieś tam, jak się jest w Czechach, zawsze się próbuje, a co jeszcze? Więc właśnie najbardziej popularną, jeżeli chodzi o takie potrawy narodowe, już nie wnikam, gdzie było źródło tej potrawy, tylko co tu się najwięcej je, to właśnie jest to ten smażenie syr, czyli smażony ser. Gulasz jest dosyć popularny, to są zresztą moje dwie ulubione potrawy. Jeszcze z innych rzeczy, mają tutaj bardzo niezdrową tą kuchnię, jest bardzo tłusta, jest bez warzyw, wszystko jest smażone. Nawet no śmieję się z kolegami, gdyby mogli, to by te widelce mogliby smażyć i talerze, po prostu tak jest, taka potrawa kwietak, tak się nazywa. Jest to smażony chyba brokuł albo smażony to drugie takie białe, jak to się nazywa, kalafior, tak? Smażony kalafior, chyba to jest ten kwietak. No i wszystko smażone, wszystko masz po prostu, tak? Smażony sir z frytkami, tak? No bardzo mało warzyw, jest to bardzo tłuste jedzenie, gdzieś plus jeszcze to piwo, jak ci dochodzi, więc bardzo ciężko, no teraz muszę na dietę przejść, bo po prostu już nie kończy się to w moim przypadku dobrze, tak? Ograniczenia, już powiedziałem, ograniczenia jedzeniowe, także staram się raczej częściej jeszcze jeden raz w tygodniu ten smażony sir, który uwielbiam, ale i teraz właśnie tutaj można wskazać dużą różnicę, jak ja kupuję te składniki jedzeniowe, bo ja głównie gotuję, więc natomiast to jedzenie, to jest sery, szynki, jest bardzo niskiej jakości, jest bardzo mało smaku w tym jedzeniu. Dużo ludzi, dużo Polaków, mam tutaj kontakt z tą grupą Polaków w Pradze, dużo tych osób daje gdzieś ogłoszenia, przywieźcie mi to do jedzenia, przywieźcie mi tamto, z Polski dużo takich rzeczy nie ma, czy dużo rzeczy nie ma. Nie możesz kupić dobrego sera, dobrej szynki, wszystko jest to pozbawione smaku. No jak mi się coś zdarzy przypadkowo kupić, nagle o, to jest smaczne, patrzę na producenta, okaże, że to jest, wiesz, w innym kraju wyprodukowane częściej, tak? Więc na przykład, to jest taka ze śmiesznych rzeczy, jeszcze rok przed tym, jak się przeprowadziłem, obserwowałem tu grupę Polaków w Pradze, tak? I zauważyłem, że jest dużo takich ogłoszeń, że ktoś mówi, mam bób, umawiam się na stacji, będę w piątek, ktoś tam pisał, będę w piątek o godzinie 14 i mam tam 5 kilo bobu i do sprzedania, i będę sprzedawać. I tak ja na początku nie wiedziałem, o co chodzi z tym bobem, co nie? Czy to jest jakieś hasło na coś, tak? Nie wiem, na jakieś nielegalne rzeczy, no coś takiego, co może, wiesz, ludzie wiedzą, a jakieś kodu szukałem. Nie wiedziałem o co chodzi. Dopiero się przeprowadziłem, okazało się tak, że tutaj nie możesz kupić bobu, że Czesi nie znają w ogóle, co jest ten bób, to gdybyś to wygooglował, to może jakieś jedzenie dla takich zwierząt, tak? Ja uwielbiam bób i inni Polacy także, i kiedy ktoś jest w Polsce, kupuje te kilka kilogramów bobu, a później to jest może jakiś mały biznes, że robi albo po znajomości przywiezie ci tyle, za ile kupił, albo może niego tam z jakąś prowizją kupić, i wtedy ta osoba daje kontakt, no będę z tym, będę kupię 5 kg bobu, będę na stacji metra i możesz przyjść tam o 15, kto pierwszy to lepszy, albo ma jakieś tam rezerwacje, więc do tego stopnia, że te ogłoszenia są na Facebooku, tak, że przywiezie ci ktoś bób. To dziękuję, Bartek, za bardzo ciekawą rozmowę. Bardzo się fajnie rozmawiało. No i zapraszam na twój kanał, bo tam można o wiele więcej materiałów zobaczyć, o wiele więcej zobaczyć u ciebie. Także jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i za cały wywiad. Bardzo, bardzo było sympatycznie. Do zobaczenia.